Dagmara Moranowska, dzień dobry. Pogodę nad Polską kształtować będzie teraz układ wysokiego ciśnienia, a co za tym idzie, do kraju płynie masa ciepłego i wilgotnego powietrza. Początkowo w nocy zachmurzenie największe na zachodzie i na wschodzie kraju i właśnie w części wschodniej opady deszczu i lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem opady zaczną zanikać, a na termometrach w nocy 15 stopni na zachodzie do 12 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiać będzie słabo z kierunków zmiennych. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże na Pomorzu i w Wielkopolsce, do południa opady deszczu na południowym wschodzie. Po południu zacznie chmurzyć się w części północno-wschodniej, głównie na Warmii, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, jednak popada jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach 22-23 stopnie nad morzem, do 26 w regionach południowych i południowo-zachodnich. Wiać będzie słabo z kierunków zachodnich. Noc w regionie pogodna, zachmurzenie małe i umiarkowane, momentami duże w części centralnej regionu, ale bez opadów. Na termometrach od 13 do 14 stopni, wiać będzie słabo z zachodu. W ciągu dnia w regionie pogodnie, nieco więcej chmur na zachodzie, a po południu także na północy, ale cały czas bez opadów. Na termometrach jutro od 23 do 25 stopni, wiać cały czas będzie z zachodu. Na barometrach teraz niewielki wzrost ciśnienia, jutro będzie 1010 hektopaskali, a co w kolejnych dniach, sprawdźmy. W środę bezchmurne niebo, na termometrach w nocy od 11 do 13 stopni, w ciągu dnia od 23 do 25 stopni. W czwartek przelotnie popada deszcz, niewykluczone są też burze, ale powróci do nas upalna pogoda, nawet do 28 w ciągu dnia. Po upalnym czwartku w piątek załamanie pogody, przelotnie popada i zagrzmi, a na termometrach tylko 17 stopni w ciągu dnia. Teraz życzę Państwu już udanego i słonecznego tygodnia. Do zobaczenia.